Z tej naszej najbardziej wymagających chyba jest Edyta. Ona jest bardzo taka precyzyjna, ona potrafi skomentować, potrafi wyciągnąć, zauważyć, ona jest prześwidrować wzrokiem i te struny, wszystko wie, co jest. Naprawdę ja ją podziwiam, fantastycznie. No Michał jest też świetny, w ogóle fruwający, on tam na tym fotelu, co on wyprawia, w ogóle taki kolorowy ptak. No i ci dwaj, Thompson i Baron, którzy są od początku tej edycji, od 11 edycja teraz jest. Także oni mi pomagają, bo wiedzą, ja jestem świeża w tym. I tak się troszeczkę czaiłam z początku, ale teraz coraz bardziej się rozkręcam, także jest świetnie. Zdecydowanie już pani zresztą pokazała pazur w jednym z ostatnich odcinków, gdy pani zablokowała jednego z trenerów. Jakie to było uczucie? No to było uczucie, no miałam prawo zablokować. Miałam ten guzik od blokady i tras. I oczywiście nie przyznałam się, bo mi było głupio, nie? Bo potem mogliby się na mnie ktoś zemścić, nie? Także musiałam z tym uważać, ale w ogóle fajny pomysł.